nami trzeci Extra Fight tego wieczoru. Prawdziwe undergroundowe starcie dwóch ulicznych wojowników. W kategorii powyżej 100 kg swoją walkę stoczą z klubu Horda Sporty Walki Płońsk Dawid Rostek! Pamiętam każdy moment, zachęcam z demonem upadek, bym jako meniera. Miałem szansę znikome, kartuję w płomień i marnę, tam by się podbiera. Liczę walkę, co sobie zapraszam, powiem mam to w głowie, siedzi bariera. Nowym startem jest koniec, stare podwoje zamknę, nowe otwiera. Nic mi nic poza tym, masz być uważny, zaraz realnie za życia martwy. To wchodzić na wy, zmieniaj zalety wady. Bez pogardy dosta tam, to cieszę się nie osłaby. A jeśli ja wcale blok, to się szybie wrąg, życie się roku na rok. Ziomal, ja w tej dzieci blond, zmieniaj całe wprok, silna wola. Nic więcej mnie potrzeba, czas nie ucieka, płynie jak rzeka. Na sobie tylko polecam, na nic nie czekam, niczym nie zlekam. A w przeciwległym narożniku do walki staje reprezentujący Legia Fight Club niezłomny i charakterny Marcin Chraniuk! Starcie dwóch wojowników ulicznych, którzy zmierzą się w sportowej walce. Runda pierwsza! No i zobaczmy, co wyjdzie z tej kombinacji płońsko-warszawskiej. No, obaj zawodnicy na pewno długo obecni w sportowym środowisku z przerwami, ale długo. Dzisiaj z chyba najmocniejszym dopingiem wśród wszystkich zawodników. No, MMA się włączyło. Ale widzimy, że tutaj nieobce są również techniki parterowe. Bardzo niskie zejście Rostka. Marcin mimo swoich gabarytów no nie prezentuje takiego stylu mocno kontaktowego, takiego półdystansowego. To też już miałem okazję zauważyć na sparingach. Lubi tą pracę na dystans, dobrze operuje lewym ciosem prostym, lubi sobie ustawić przeciwnika tą ręką i co widzieliśmy również, wcale nie unika ciekawych obron zejściem pod rękę bijącego przeciwnika. Ma tą czutkę. Spory rozbrat z ringiem, niegdyś troszeczkę walk amatorskich jeszcze za czasów Feniksa Warszawa, teraz podczas również tych lig bokserskich w Legia Fight Cup warszawska granda swoje pojedynki toczy kontrolne, a tutaj zdecydowanie wyzwanie już szczebelek wyżej. Thank you.
prawe krzyżowe. Na koniec oznajmia nam również gong, że zakończyła się runda pierwsza tego pojedynku starcia pomiędzy Dawidem Rostkiem z klubu Horda Sporty Walki Płońsk i reprezentantem Legia Fight Club Marcinem Kraniukiem. Runda druga! Rozpuszczają nam ręce na początku już rundy drugiej. Jeden i drugi. No nieco bardziej mobilny na nogach wydaje się być Dawid Rostek, a przynajmniej zrobił na pewno więcej dystansu na początku tej drugiej rundy. Dobry, teraz prawe nad lewym bity przez Płońszczanina. Dobra akcja, doszedł lewy, a wcześniej kilka celnych ciosów Marcina Kraniuka. Mam wrażenie, że sporo tych ciosów Dawida Rostka po prostu ociera się o twarz Marcina. Oj, mieliśmy zderzenie głowami. Jeden do drugi zawodnik nie skupił przed głową, no ewidentnie było tutaj zderzenie. Ale raczej nie robi to większego wrażenia na jednym czy drugim. No szuka możliwości, żeby rozerwać ten klincz, zmieścić gdzieś jakiś cios Marcin Kraniuk, no ale sztuka ta. Zwróć uwagę teraz, że Dawid Rostek naprawdę bardzo nisko schodzi tu głową, bezpośrednio przy ataku wręcz nurkuje pod łokcie Marcina. Też ciężko zwrócić bez powtórki uwagę na to, gdzie faktycznie kto popełnił błąd, ewentualnie w którym momencie zawodnicy się zderzyli, ale na pewno był to jeden z tych momentów, kiedy znaleźli się głowami w dole. Inaczej zdecydowanie ta walka wyglądała w rundzie drugiej niż w jej pierwszej odsłonie. Runda trzecia! I rozpoczynamy rundę trzecią. Dawid Rostek, Horda Sporty Walki Płońsk, czerwone spodenki. Marcin Kraniuk, spodenki czarne, Legia Fight Club. Wykorzystuje to po prostu, że rywal złapał rękę Marcin Kraniuk.
bardzo dużo przechwytów Dawida Rostka. Bardzo dużo on powoduje tych momentów przestoju. Wyprowadza 2-3 ciosy i ponownie widzimy bardzo niskie zejście głową Dawida, tak jakby chciał zaatakować szczękę Marcina Hraniuka. On sporo tego odwracania, więc no taka bardzo nieczysta ta potyczka. Zakończyła nam się trzecia runda. No, co by tu dużo o tej walce powiedzieć? No dużo klinczów, dużo gdzieś takiej szarpanej akcji. Wywierał presję cały czas Marcin Hraniuk na swoim przeciwniku. No to już nie będziemy mówić, który z nich tak naprawdę tę walkę nam gdzieś robił mniej widowiskową. Sędziowie ocenią, który z zawodników zwyciężył. Jeżeli za jeden atutów mamy tutaj wskazywać atuty danego zawodnika, no to zdecydowanie była to agresja i to parcie na zwycięstwo, że tak powiem, no po stronie Marcina Hraniuka. Tak, na pewno Marcin nie grał na zero z tyłu, jak to się mówi. Tak, no zdecydowanie tej od drugiej rundy tak naprawdę to on był tą stroną, która cały czas atakowała. Wielu kibiców tutaj oczywiście, tak jak wspomniałeś, chyba najgłośniejszy doping jak do tej pory dla Marcina Hraniuka, a my czekamy na to, co przekażą nam sędziowie. Coraz bliżej, tego wielkiego finału ośmioosobowego turnieju. Tym nagrodą jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Za nami trzeci, tak zacięty Extra Fight drugiej edycji Underground Boxing Night. Jego zwycięzcą zostaje Marcin Hraniuk! A więc sędziowie docenili Marcina Hraniuka, jego ofensywne zapędy, jego ciosy. Gratulujemy oczywiście i czekamy już na kolejny Extra Fight. Artur Huligan Tomala, Mateusz Szargi, Szarkut.